Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was w szóstym odcinku mojego podcastu. Mam dzisiaj przygotowane kilka ciekawych tematów. Troszkę robię to w biegu, więc mam nadzieję, że uda mi się to sprawnie Wam opowiedzieć. Mamy troszkę o Japonii, mamy troszkę o procesorze PowerPC i konsolach. Mamy o parę słów o starych grach sportowych. O czcionce także będziemy rozmawiać. O czcionce Topaz. No i na koniec o reklamach w grach i troszkę o... jeszcze troszkę o Twitterze takie do powiedzenia. Także sporo tego. Mam nadzieję, że się zmieścimy. No to lecimy. Troszkę na początek o tej Japonii chciałem Wam powiedzieć, bo coraz bardziej próbuję zrozumieć w ogóle Japończyków. Z dzieciakami zacząłem oglądać anime. Anime, które jest dostępne na Netflixie. Anime od studia Ghibli. Chyba tak to się czyta. No i od tego się zaczęło. To zobaczyłem przypadkowo to anime. A teraz już stale oglądamy te filmy. I nawet dowiedziałem się, że w Japonii istnieje muzeum tego studia Ghibli, coś w stylu Disneylandu. I tak na pierwszy rzut oka wydawało się, że to są takie zwykłe filmy dla dzieci, że tam niczego więcej nie zobaczę. Oglądając to z moimi dziećmi, zarówno 3-latka, 5-latek, 13- i 15-latek, wszyscy razem to oglądaliśmy i wszyscy byliśmy zafascynowani. Każdy zwracał jednak uwagę na coś innego i ja tam dostrzegałem całą masę głębi ukrytej w tych filmach. Przede wszystkim świetna muzyka i tematy poruszane niby dla dzieci, ale tak naprawdę dorośli mogą tam znaleźć bardzo, bardzo wiele ciekawych rzeczy. Nawet doszedłem do tego, że ktoś w Polsce napisał książkę na temat tego studia Ghibli. Książka ma tytuł Miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze. Na przykładzie właśnie tego studia Ghibli. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Joanny Zaręby-Pęk i Marcina Lisieckiego. No i tam w tej książce są opisane te wszystkie poszczególne filmy. Tak naprawdę można sobie doczytać, co dana animacja w sobie kryje. Książka nie jest tania, bo kosztuje, badałem za nią, 70 zł, ale warto ją mieć, aby zrozumieć Japończyków i powoli wydaje mi się, że zaczynam dostrzegać, o co w tym wszystkim chodzi, bo to nie jest tak, że oni nas nie chłonęli, że tylko my chłoniemy Japonię i ich rzeczy. Nawet w tej książce znalazłem takie ciekawe zdanie. Wszystko, co w naszej cywilizacji uważane jest za typowo japońskie, pochodzi z zagranicy. Jest to wypowiedź historyka japońskiego, który mówi, że wszystko to, co uważane za typowo japońskie, pochodzi z zagranicy. I drążyłem dalej. I tam, bo to jest akurat rozdział na temat animacji, na temat anime Ponyo. To jest troszkę o tym, dlaczego Japonia tak naprawdę jest inna. I próbowałem ten temat tam sobie doczytywać, drążyć. No i tam jest oczywiście wyprowadzone to od takich podstaw, na przykład od tego, jak inaczej dostrzegamy my na Zachodzie przyrodę. Zachód robi to na zasadzie bardziej ostrych, przenikliwych, głęboko osadzonych oczu, które przyglądają się zewnętrznemu światu, a w Japonii podejście zen polega na wniknięciu wprost do samego przedmiotu i widzeniu tak jakby go od wewnątrz. Znać kwiat to stać się kwiatem, być kwiatem, kwitnąć jak kwiat i radować się słońcem oraz deszczem. To takie wprowadzenie, bym powiedział, poetyczne tutaj zrobiłem, ale chciałem, żebyście troszkę dotknęli tego samego jądra Japonii, tej różnicy pomiędzy Zachodem a
naszym zachodem, a ich światem, bo z tego to wszystko się bierze. I tłumacząc to na taki prosty język, można powiedzieć, że Zachód oddziela materię i duchowość. Dla nich wymiar materialny i duchowy istnieje jednocześnie. Dla Japończyków. Dlatego na przykład wiele filmów anime czy gier, bo też tutaj zwracam uwagę na gry, jest dla nas niezrozumiałe, ponieważ pierwiastki materialne i duchowe, tutaj też znowu cytuję, są tam przedstawione łącznie. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, że mamy jakiś świat w pełni taki realistyczny i nagle w grze czy w filmie japońskim pojawiają się tam istoty fantastyczne i nam to kompletnie nie pasuje. Nie kupujemy tego. To dla nas są dwie rozdzielne rzeczywistości. U nich ta irracjonalność w racjonalnym świecie to jest jedność. U nas jest to całkowicie oddzielone. Świat materialny i świat duchowy są czymś osobnym. Nie potrafimy wniknąć wprost do samego przedmiotu. Nie potrafimy widzieć go tak jakby od wewnątrz. Nie potrafimy stać się kwiatem. Nie wiem, czy dobrze wam to wytłumaczyłem, ale jeśli macie Netflixa, to na Netflixie znajdziecie wszystkie te animacje Studia Ghibli i jak zaczniecie je oglądać, to zrozumiecie, że tutaj bez poezji nie ma podejścia, bo tam jest coś więcej. I to tyle, co chciałem powiedzieć na temat tego pierwszego tematu. Jak widzicie, bardzo mnie fascynuje, bo ciągle zadaję sobie to pytanie, skąd pomimo tego, że tak jak japoński historyk mówi, że wszystko to, co uważamy za typowo japońskie, pochodzi z zagranicy, to skąd my tak się tym fascynujemy, bo widzimy własne odbicie w tym odbicie własnego świata w tym świecie japońskim. Bo już troszkę za bardzo odleciałem, kończę ten temat. Przechodzimy do kolejnej tematu, który jest dla wielu osób niezrozumiały. Akurat osoby, które miały do czynienia z Amigą i jej historią, to jest dla nich to jest dosyć jasne, ale wiele osób spoza, związanych głównie z komputerami PC i z tym takim normalnym światem nieamigowym, to trochę nie rozumie, jak to zafunkcjonowało. Mam zamiar powiedzieć o konsolach, które posiadały wewnątrz procesor oparty o architekturę PowerPC. Takich konsol było aż 2, 4, 6, 7. Powstawały od lat 90. do praktycznie końcówki 2010. O, w ten sposób. I tak naprawdę jeszcze tutaj chciałbym dodać od razu, że to była taka nasza amigowa nadzieja, bo komputery Amiga, podobnie jak komputery Apple, w pewnym momencie przeszły na architekturę PowerPC. Jak zobaczyliśmy, że wszystkie te konsole mają w sobie PowerPC, no to wiemy, że ten procesor jest produkowany w ogromnych ilościach i to w ogóle była taka nasza nadzieja, że ten procesor się na tyle spopularyzuje, że będziemy mieć dostęp do taniego hardware'u jako Amigowcy, jako ta nisza będzie mogła na tym skorzystać, ale niestety obecnie to już jest procesor na wymarciu, ale chciałem wymienić te konsole. Pierwszą taką konsolą była konsola Apple, czyli jedyna próba wejścia do konsolowego świata przez firmę Apple, konsola Pippin, wyprodukowana przez Apple i Bandai i Katz Media, oparta o właśnie o procesor PowerPC 603, znany bardzo dobrze Amigowcom, bo właśnie pierwsze karty turbo do Amigi z PowerPC miały ten procesor. I to są lata 95-97. Sprzedano tego tylko 42 tysiące. Drugą konsolą była konsola M2, która wyszła z 3DO. I tam były dwa procesory PowerPC 602, czyli troszkę słabsze od
od tej 603, ale były je dwa i ta konsola nie weszła nigdy do produkcji. No i tutaj mamy tą pierwszą próbę do wejścia Power PC do konsolowego świata, lata 90. No a potem już firma Nintendo, firma Microsoft, firma Sony, wszyscy trzej gracze na początku tak naprawdę lat 2000 mocno weszli w świat Power PC, bo to wszystko jest jedna rodzina. Czasów z lat 90. to według tego oznaczenia procesorów Power PC, tak upraszczając troszkę, stosowanego przez firmę Motorola, to były procesory G2, można powiedzieć, rodzina G2. A tutaj już mamy do czynienia z G3-kami i z specjalnie stworzonymi układami na bazie PowerPC. Te procesory miały najpierw zastosowanie w konsoli GameCube, przełomowej konsoli moim zdaniem, przez wielu niedocenianej, zaprezentowanej przez Nintendo w 2001 roku. I ten procesor nazywał się Gecko, ale tak naprawdę to była po prostu dobrze nam amigowcom znana wersja procesora 750. PowerPC 750. Ta wersja procesora pojawiała się także w Wii i w Wii U, tylko pod innymi nazwami, Broadway i Espresso w Wii U, ale ciągle to była ta PowerPC 750, tylko z większym taktowaniem, z dostępem do większej ilości pamięci, o ile GameCube miał tylko dostęp do 24 MB pamięci, to Wii miało już dostęp do 64 MB, a Wii U to jest 2 GB pamięci RAM. I to jest historia związana z Nintendo, a jest jeszcze historia związana z... W sumie wspólna historia troszkę związana z procesorem Cell, który został użyty w PlayStation 3 i w Xboxie 360 też. Znaczy troszkę to spróbuję teraz wyjaśnić, bo procesor Cell został opracowany przez Sony, Toshibę i IBM. Jest tam rdzeń PowerPC, ale w środku ta architektura Cell zawiera także wiele elementów współprzetwarzania do przetwarzania multimediów, wektorów. Dlatego ten procesor staje się taki potężny, bo posiada w sobie te elementy współprzetwarzania. I tu warto powiedzieć, że także Xbox 360 wykorzystał zmodyfikowane wersje procesora w Cell, czyli te, jeśli chodzi o sam procesor, to Xbox 360 i konsola PlayStation 3 są architektonicznie bardzo blisko, przy czym, jak się możecie domyśleć już troszkę, różnią się tymi właśnie elementami współprzetwarzania. Architektura Cell, która została użyta w konsoli PlayStation 3, charakteryzowała się tym, że kładono tam nacisk na przepustowość obliczeniową, efektywność energetyczną, spójność pamięci, ponad prostotę programu, więc programiści mieli z tym Cellem duże kłopoty. No i z tych powodów było to później trudne do optymalizacji tej gry. Początkowo na PlayStation 3 działał słabo. W konsoli Xbox 360 odpowiednik Cella, czyli procesor o nazwie kodowej Xeon, był troszkę inaczej zbudowany. Czyli nie sam procesor, bo rdzeń był właśnie oparty o Cella, ale te wszystkie układy współprzetwarzania nie były tak skomplikowane. I dlatego teraz mamy efekt taki, że Microsoft może sobie pozwolić na kompatybilność wsteczną dużo większą niż Sony z konsolą PlayStation 3, gdzie kompatybilność wsteczna praktycznie nie istnieje. No i to tyle na temat procesora PowerPC i zastosowania w konsolach. Jak widzicie, praktycznie od początku 2000 lat aż do teraz, do 2017 roku, gdy konsola PlayStation 3 przestała być produkowana, mieliśmy dominację tej architektury u wszystkich trzech największych graczy. Czyli zarówno Nintendo, jak Microsoft, jak i Sony wszyscy postawili na tą architekturę. I to warto mieć w głowie, że mając te konsole w domu, ja mam zarówno Wii, jak i Xboxa 360,
jak i PlayStation 3, wszędzie tam mamy Power PC. Teraz takie już bardziej luźne 3 czy 4 tematy, dosyć szybkie. Pierwszy z nich to stare gry sportowe. Jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że zaczynam kupować stare gry sportowe w pudełkach i zadałem sobie pytanie, po co to robię, i okazało się, że jest tam ukryty sens, który polega na tym, iż w tych starych grach sportowych można trafić na Polaków w szczytowej formie. Na przykład kupiłem ostatnio NHL z 2005 roku na GameCube'a i co my tam mamy? Mamy tam możliwość grania reprezentacją Polski nawet, bo są mistrzostwa, chyba Puchar Świata w hokeju, i kto gra, w kogo możemy powołać do składu reprezentacji Polski? No możemy grać Czerkawskim i Oliwą, czyli chyba najlepszymi polskimi hokeistami. Tak samo w drużynach NHL możemy nimi grać. Kolejnym takim fajnym przykładem jest F1 2010 mam na PlayStation 3, gdzie możemy zagrać sobie Robertem Kubicą w szczytowej formie, który jeździ bolidem Renault. Możemy sobie na przykład wykręcać rekordy jako Robert Kubica. No i chyba najfajniejszy przykład to jest zakup pudełkowych wersji gier FIFA, która już nie istnieje, tak, od EA, teraz to się nazywa EA Sport. Ale gry FIFA zaraz po Mistrzostwach Europy, gdy polska reprezentacja była w szczytowej formie. Ja mam FIFA 2016, brakuje mi jeszcze 2017 i chciałbym sobie porównać ten, chyba tam jeszcze w tych starych grach właśnie całe drużyny mają ten overall, w którym momencie polska reprezentacja ma największy ten overall. I tu jest taka przewaga gier pudełkowych nad tym, co macie w cyfrze, bo te wszystkie gry EA są po prostu ze sklepów cyfrowych usuwane, stare wersje. Nie zagracie sobie w grę NHL 2005, nie zagracie sobie w F1 2010, nie zagracie sobie polską reprezentacją z czasów jej największej formy, czyli Euro 2016. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, że EA oferuje takie wersje cyfrowo. Pozostając jeszcze przy EA, możemy poruszyć temat, który ostatnio wyszedł, czyli dosyć absurdalna propozycja właśnie wychodząca tam z kręgów EA, aby pojawiały się reklamy w grach, za które już zapłaciliśmy w takich grach najlepszej jakości. Wtedy uświadomiłem sobie, że to chyba chce nas do tego po prostu przyzwyczaić, podobnie jak do czegoś takiego, jak mamy w kinie, gdzie płacimy za film, a jednak przed filmem puszczane są reklamy. To nie są tylko trailery filmowe, bo to jeszcze byłoby do przejścia. Pomimo tego, że zapłaciliśmy za film, za możliwość oglądania filmu, to jeszcze kino ratuje się puszczaniem tego typu reklam. I ta zapowiedź EA na temat jakichś potencjalnych możliwości, nie wiadomo jak to będzie robione, umieszczania reklam w grach. W grach, mówię tu o dużych tytułach, za które płacimy tam 200-300 zł. No to byłoby coś podobnego jak do tych seansów w kinie. Tak mi się skojarzyło. Teraz jeszcze dwa krótkie tematy. Pierwszy to czcionka, o której już na początku mówiłem. Czcionka nazywa się Topaz. Można ją pobrać z sieci na egzeku, nawet wrzuciłem na ten temat newsa, bo jest to czcionka Topaz w formie TrueType, którą możecie sobie zainstalować pod Windowsem, Maciem, Linuxem i możecie sobie jej tam używać. Co to jest za czcionka? Jest to czcionka, która wygląda tak jak oryginalny Topaz z Amigi. Amiga miała ją zaszytą w swojej ROMie. Ta czcionka była dostosowana do rozdzielczości, podstawowej rozdzielczości Amigi. Wszyscy pewnie, którzy mieliście do czynienia z Amigą, pamiętacie tą czcionkę, której ja jej nienawidziłem, nie cierpiałem tej czcionki, była paskudna.
ale jest to Amigowa czcionka i można sobie w ten sposób zrobić takie przypomnienie troszkę. Na przykład, nie wiem, jak pracujecie na konsoli pod Linuxem, to podmienić sobie chociaż na chwilę na czcionkę Amigową. Polecam tego Topaza jako coś takiego nostalgicznego. Nostalgiczne wspomnienie paskudnej czcionki z Amigi. No i na koniec jeszcze obiecałem aktualizację tematu, który był poruszany ostatnio, czyli twitterowo-xowego. Chciałbym Wam podrzucić sposób, jak jeszcze można oprócz oznaczania treści, czyli tagowania, jak jeszcze można przeszukiwać serwis X. Mianowicie odkryłem to jakiś czas temu, że wystarczy wpisać wyszukiwaną przez nas frazę, otworzyć nawias i w nawiasie napisać from dwukropek i potem bez odstępu podać nika swojego albo kogoś innego i zamknąć nawias, no i nacisnąć enter i wtedy ta fraza zostanie wyszukana, zostaną wyszukane wszystkie treści związane z tą frazą spod tego nika. Jest to bardzo wygodne i przydatne, jak chcecie coś szybko, czegoś starego swojego znaleźć, na przykład, co dawno temu o tym pisaliście, a przewijanie walla to się nie uda, po prostu to można by robić godzinami. I niżej w komentarzach podrzucę Wam przykład, jak przeszukiwać w ten sposób Twittera. No i to tyle w tym odcinku. Standardowo zapraszam Was także na tych, co słuchają na YouTubie, także na Spotify, na Apple Podcast, tak aby wygodnie mogliście tak w pełni podcastowo odsłuchiwać mnie, a także na YouTube Music, tam już istnieją także podcasty. Piszcie komentarze, na wszystkie zawsze odpowiadam. Zapraszam do postawiania mi kawy na Buy Coffee 2, link macie u samej góry. Zbieram na lepszy mikrofon. Chciałbym, żebyście mnie lepiej słyszeli, bo nagrywam na takim prostym mikrofonie od Boya, takim przypinanym do garderoby. Postawiłem go na takim stojaczku i sobie na nim nagrywam. Tutaj podziękowania dla Michała za różne podsyłanie mi różnych usprawnień, jak mogę swój głos poprawić. Przepraszam standardowo za psy, dzieciaki i przyrodę, którą słychać w tle. To tyle. Cześć, trzymajcie się.